Cześć, witajcie. Jesteśmy już w Stroniu Śląskim. Pokażę wam, jaki wynajęliśmy sobie apartament. To jest duże słowo. Mieszkanie po prostu wynajęliśmy w bloku. Także zaczniemy od korytarza. Mamy wejście. O, tak pokażę wam. Mamy wejście. Łazienka, ubikacja. Może zacznijmy od tego. Łazieneczka. Gdzieś tu się światło pali. Gdzie tu się światło pali? Nie znalazłem światła. Aga, gdzie tu się pali światło? Tu jedno, tu. A tu jest, ale schowane. Dobra, mamy tak, łazieneczka. Mała, zgrabna. Ubikacja, fajnie czysto, także nie ma żadnego problemu. Tak wygląda. Jest jeden pokój sypialniany. Tak nam się prezentuje. Mamy tutaj kuchnię. Już odpowiednie osoby w kuchni są, także pomachać ładnie. Mamy kuchnię. No i mamy jeszcze pokój. Pokój. Tak wygląda tutaj duży pokój. Główny zainteresowany też tutaj się ładnie nam przestawi, pomacha. To jest ten Ukrainiec, który mnie tutaj czyścił w namiocie. Nie wiem, czy pamiętacie, wiesz, czy filma było. Ale jest drożej, już nie 2,50. Już nie 2,50. Widzicie, jednak się targują, ale ja utarguję. Także tak się prezentuje ten apartament w Stronie Śląskim. Link do tego apartamentu wam gdzieś tutaj podeślę, w razie gdybyście chcieli. Koszty, nie wiem jak w innych terminie, w tym okresie mamy 200 zł za dobę. Także takie są ceny tego apartamentu. Jak jest na zewnątrz, jak jest w okolicy, zaraz pójdziemy wam pokażę, także bądźcie ze mną. Tak wygląda na zewnątrz. Śniegu nie ma dużo. Tak jak u nas. Taki blok mamy. Bo mamy okno, to balkon na parterze. Tak wygląda. Idziemy zobaczyć, jak się dostać stąd na śnieżnik, żeby wejść sobie na szczyt. Nie wiem, czy zobaczymy, czy pojedziemy samochodem. Jutro, bo jutro chcemy się wybrać, czy może jakąś taksówką, czy jakiś autobus tu jeździ. Zobaczymy zaraz. No i ruszyliśmy. Wczoraj już nic nie nagrywałem. Miałem w akurat miejscowość, ale nic nie było ciekawego. A dzisiaj ruszyliśmy sobie na śnieżnik, na szczyt. Mamy to właśnie, rozpoczęliśmy podróż. Takim szlakiem się idzie. I trafiliśmy na... tu jest jakiś przepompownia czy coś. Ale dziwi mnie jedna rzecz, że woda się leje cały czas. Co to jest HCO3? HCO3, znaczy jakiś składnik to chemiczny, no ja akurat nie pamiętam z chemii. Bardzo dużo jest HCO3. Wodór tego, co? HC? Wodór, węgiel? No C to był węgiel, O2 jest tlen. Aha, to wodór. Tlenek jakiś, ale 3 nie pamiętam, nie pamiętam chemii aż tak dalej, co to było. HCO3, no właśnie. Napiszę w komentarzach, jaki składnik chemiczny, co to jest. Ale dziwi mnie takie marnowanie wody, czemu tu woda leci cały czas? Nie ma kranu, żeby zakręcić. Z potoku woda? Nie wiem. A może ten potok to jest pitna wodę? To woda jest z kranu. Wodociągu. Wodociągi to są, a nie. Dobra, mniejsza o to. Idziemy dalej, ruszamy w naszą przygodę. Na śnieżnik. Taka dróżka. Powiem wam tak, ruszyliśmy ze Stronia Śląskiego taksówką. Patrzcie, dojechaliśmy sobie tutaj do parkingu i idziemy pieszo. Dlatego, że ze Stronia mieliśmy około 7-8 km asfaltem. Zero atrakcji, żeby iść. Także postanowiliśmy taksówką podjechać do parkingu i z parkingu dopiero ruszamy sobie tutaj do w stronę Jaskini Niedźwiedzia. Tam mamy dwie łanie. O, a tu są dwie łanie. Olne, górskie. Górskie to już są. Górskie są łanie i mamy drogę do Jaskini Niedźwiedzia i szlakiem, na razie żółtym, idziemy na śnieżnik. Wchodzimy sobie do jaskini, ale zobaczcie jedna rzecz, Jaskinia Niedźwiedzia. Zobaczcie, 15 zł kosztuje kręcenie, kamerowanie. Ja może uda mi się coś tam pokryjomu włączyć kamerę. Takie będę oszukał przeznaczenie. Dobrze?
zaciekł, jest kropla wody. A światło... I przechodzimy sobie do przodu. Państwo pójdą sobie tym korytarzem na zaczynę. Wyszliśmy sobie z tej jaskini na zwiedzanie około 40 minut. Koszt wejścia do jaskini 40 zł normalny, ulgowy 30 zł. Czy warto? Nie wiem, no. 40 minut chodzenia, fajne widoki, fajny był przewodnik, fajnie tłumaczył. Także myślę, że warto zobaczyć przyrodę troszeczkę. Także zobaczyliśmy. Udało mi się trochę tam nagrać materiał, tak jak widzieliście. Niestety nagrywać nie można, nagrywanie kosztuje 15 zł. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Znaczy, wiedziałem i nie wiedziałem. No. Wiedziałem, że kosztuje 15 zł, nie wiedziałem, że nie można nagrywać. O, w ten sposób. Ale coś tam, jakiś materiał nagrałem. A teraz idziemy dalej na śnieżnik.